Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Ja to traktuję jako takie spotkanie, krótki briefing i chcę złożyć tutaj właśnie w szpitalu oświadczenie. Chcę przerwać wszelkie spekulacje, które krążą już tutaj na terenie powiatu toreckiego. I pozwólcie Państwo, że sobie odczytam. Szanowni Państwo, nigdy nie były prowadzone przez Zarząd Powiatu Tureckiego żadne oficjalne rozmowy na temat połączenia tych dwóch placówek. Nie było też mowy o planach likwidacji żadnego z oddziałów SPZOS w Turku. Cały Zarząd Powiatu Tureckiego chce, aby nasz szpital się rozwijał. Jestem głęboko przekonany, że nasz szpital posiada potencjał, który należy rozwijać. Poszukujemy najlepszych metod i źródeł finansowania dla naszego szpitala. Właśnie dlatego prowadzimy rozmowy dotyczące kierunku poszukiwania najlepszych możliwości wspierania SPZOS w Turku. Przede wszystkim w kierunku finansowym. Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji wśród społeczności lokalnej, zwłaszcza przez radnych, albowiem rozpowszechnianie informacji są nieprawdziwe i nie mają żadnego pokrycia. Pragniemy zapewnić, iż nam zależy na wsparciu szpitala. Szpital musi funkcjonować i służyć mieszkańcom. Jednakże droga do sprawnego funkcjonowania szpitala nie powinna opierać się na bezmyślnych i populistycznych informacjach, a powinna być wynikiem dogłębnej analizy merytorycznej, jak i finansowej. Szanowni Państwo, to jest krótki komunikat, ale chcę wyraźnie to podkreślić właśnie tutaj w budynku szpitala i przerwać te wszelkie spekulacje. To jest jedno. Też mamy nowy skład Rady Społecznej, zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu, jak dobrze pamiętam, 13 chyba grudnia. I w skład tej nowej Rady Społecznej, tak była moja intencja, wchodzą wszyscy wójtowie, burmistrzowie z terenu powiatu tureckiego. Bardzo mi na tym zależy, dlatego że też wszystkim tutaj gminom zależy na rozwoju tego szpitala i pomoc, ja myślę, no, głównie finansowa. Tak? Są jakieś pomysły i te pomysły chciałbym razem z wójtami, burmistrzami zrealizować. Co jeszcze istotne na ostatniej Radzie Społecznej, że rozmawialiśmy, bo nie mamy żadnej dokumentacji związanej z remontem, modernizacją jakiegokolwiek oddziału. Padła sugestia dokumentacji na przebudowę, remont oddziału ginekologiczno-położniczego wraz z noworodkowym. I na tą dokumentację to się zobowiązuje takie środki z budżetu powiatu zabezpieczyć. Co jeszcze jest istotne, mamy od już kilku lat niszczący budynek po tak zwanym oddziale płucnym i też w pełni chcemy go zagospodarować. Co tam będzie, no to dowiemy się pewnie już w najbliższym czasie. Ja chcę to skonsultować z nowym składem Rady Społecznej, tutaj z dyrektorami. I to tak krótko, jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Jestem do Państwa na dyspozycji. Jaki jest stan finansów? Już na jaki moment jest w tej chwili zrobiony bilans szpitala? Bilans szpitala to tak jak wszyscy członkowie Rady Społecznej, o to prosiłem na ostatnim spotkaniu Rady Społecznej. Mieliśmy podjąć uchwałę o zaciągnięciu przez szpital pożyczki w wysokości 2 400 000, z tego co pamiętam. Prosiłem pana dyrektora, prosiłem panią księgową o przekazaniu pełnej informacji finansowej wszystkim członkom nowej Rady Społecznej. Ja myślę, panie dyrektorze, że no to też dobre pytanie do pana dyrektora, czy to już jest rozesłane, bo chcemy mieć jasną już tutaj informację podpisaną przez pana dyrektora i przez panią księgową. Pytam w kontekście zupełnie też takim, czy już wiecie państwo, czy 30 czerwca no zgodnie z ustawodawstwem powiat będzie musiał dopłacić, pokryć stratę, czy też no, nie będzie się tego działania? To będzie 30 czerwca. Wynik finansowy poznamy już niebawem, także no, proszę o chwilę cierpliwości.
Tym bardziej, że też nie jest wielką tajemnicą, że jesteśmy też na takim okresie przejściowym. Też będzie zmiana dyrektora naszej lecznicy. Kiedy zostanie ogłoszony konkurs? Już konkurs, data ogłoszenia konkursu będzie niezwłocznie Państwu przekazana. Rozmawiamy tutaj na zarządzie. Jutro mamy też zarząd powiatu tureckiego. Ten punkt będzie poruszany. Jak będzie taka informacja i tak samo każda inna bardzo istotna informacja dotycząca SPZS Turku, niezwłocznie będzie to Państwu przekazane. Tak? Ja chcę skończyć z pewnymi spekulacjami, niedomówieniami. No, taką mam taktykę tutaj prowadzenia każdej jednostki czy współpracy z każdą jednostką na terenie powiatu tureckiego.